Dobra, dzisiaj się zajmiemy wypłukaniem kanału i przepompowaniem gnojowicy do zbiorników. To od razu pokażę wam, jak to wygląda. Tutaj sobie prawie zgarniać idzie, możemy sobie go obejrzeć. On w połowie jest to. No co? Wodzi reju. Jak jedna strona zgarnia, to druga się cofie. Łańcuch idzie naokoło. Tutaj jest silnik cały. Akurat rozebrane, bo będziemy to czyścić jeszcze. Tu nam ona też trochę pomoże poopowiadać, co nie? No tak. No. I z tej strony prawie sobie zgarnuje, a tamtej strony się cofie. Teraz pójdziemy do przepompowni. Tam jak jest kanał rzutowy, to on idzie tutaj. Tu pod tymi paletami jest łaz i to normalnie idzie zejść do kanału, żeby wyczyścić albo coś w razie wypadku. I mamy mieszadło, które nam tutaj miesza, oraz pompę i tam są zawory. Chwila, moment. Dobra, tam Piotruś dzwonił. Trochę dźwignijmy. Szadła się wymiesza. Tutaj z wierzchu. Jeszcze trochę. Ok. No tutaj pływa słoma tego, bo wiadomo, krowy zawsze coś tam wykopią tego. Ale przynajmniej to nie zamula tak jak słoma, jak piach. Zaraz puścimy pompę, żeby pukało kanał. No, tutaj jeszcze wymieszamy. Pukanie kanału gdzieś trwa tak około 15 minut mniej więcej. To dziennie jest robione i później przepompowywane do któregoś z trzech zbiorników. Dobra. Będzie, trochę jest, zniżymy jeszcze. No chodź. O kurwa. Niech tam trochę głębiej też miesza. I włączymy przepompownię. No tutaj też możemy, idzie cysterną podjechać i załadować ją. Już też ciężko chodzi, żeby było tam w końcu wejść i obejrzeć to. Teraz się na drugi bieg przełączyło. Już pobiera, pójdziemy tam jeszcze, pokażę wam. Oto rura i idzie tutaj, aż tam na początek kanału. To wszystko później jest spychane w stronę przepompowni.
Słychać jak leci tam. Ja nie wiem, czy będziecie widzieć, jak to spływa. Może będziecie widzieć, jak tam leci. Dobra, to ja się widzę po krótkiej. Widzimy się po krótkiej przerwie. Dobra, widzimy się po przerwie. Tam była jedna ważna sprawa do obgadania. Musiałem iść. No, widzicie. Dobra, to już dość długo się puczę. Przełączę od razu na zbiornik. Tylko jedynka. Zobaczyć ino ile tam jest. Wyjdzie jeszcze. O, tutaj kanał zamknąć. I teraz sobie tutaj leci. A to można od razu jeszcze na dół wyłączyć. Jakby ktoś interesowało, to pompa ma 21 kW, a mieszadło 8. I tak to z tą przepompownią wygląda. Fajno, idzie też, zresztą my tutaj na auto ustawić. Ale no, tak czy siak trzeba pić, na przykład, żeby przepukać kanał albo ten, no to no nie ma tam jakiejś większej potrzeby, żeby ustawiać auto. No. A więc będziemy kończyć na tą chwilę. Zobaczy, co jeszcze da radę się nagrać dzisiaj. To do następnego. Zapomniałem jeszcze dodać, że jest taka możliwość. Mamy taką możliwość, że potrafimy z tych dwóch nowych zbiorników z powrotem spuścić Nojowice do przepompowni. Na przykład ją tam wymieszać i właśnie na cysternę, na auto załadować, nie? Tutaj jak są studzienki, tam w dole jest, na dole jest zawór. Na dole zawór jest i jak otworzymy, to Gnojowica spływa do przepompowni. I tylko te dwa są, bo no żeby tam ten stary też podłączyć, to trzeba by było nie dość, że go do zera wybrać, to jeszcze kuć, żeby można było w ogóle rurę sadzić i pod nim kopać w dodatku, żeby ją jakoś tam wyciągnąć. No i to w sumie tyle będzie.